Ja jestem tutaj z woli członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Tak, ochotnikiem. Na wstępie w sumie chciałem porozmawiać o czadzie. Temat czadu to jest tak naprawdę 5 minut. Was nie zainteresuje, bo to jest nudny temat, ale może coś innego spróbujemy. Zaczniemy coś o straży. A może akurat jesteś w takim wieku, że może ktoś do nas wstąpił. Pożytkowałby siły. Więc tak, tu mam chwilę na dociały plakaty przygotowane przez Państwa Straż Pożarną o czadzie, o niebezpieczeństwie. Do tego wrócimy. Zaczynając, jesteśmy strażakami tutaj z Woli. Jest siedziba na wsi, nie wiem, czy ktoś wie, to pewnie wiecie. Czym się na pewno różnimy od straży państwowej? Tylko jedną rzeczą. Kolorem hełmów. Jak będziecie widzieli zdjęcia, będziecie widzieli nas w akcji, to nas ochotników w całym kraju, bo to jest standaryzacja, rozpoznacie po białych hełmach, tak? To jest hełm, nie kask, tylko hełm. A strażacy państwowi mają czerwone. No i to jest jedna różnica, te same, tak mamy wszystkie, te same, wszyscy tak samo mamy prawa, obowiązki. Mamy ten sam sprzęt, tak samo ten sam ubiór, tylko jedynie jedna taka różnica. Dzisiaj o czadzie. Zanim przejdziemy do czadu, tak już na te kurwa, na te piętro odjebałem to wszystko. Potrzebuję innego gościa, który będzie mi się ubierze w to. No, chodź. A idę. Chodź, abyś. Co by ty się robił? Na ochotnika. Mam buty ściągnąć, nie? Idź. Możesz buta ubrać, no, jak ci się uda, to będę w stanie wchodzić. Ok, dlaczego to ubieramy? Pokażę, jak wygląda, jak się przygotowujemy do akcji. My do każdej akcji przygotujemy się tak samo. Mam jeden ubiór, to jest mój specjalny. Powiedzmy, mi ci pasuje, nie wiem, że zdrażę. Zrobię ci zdjęcie. To będzie za duże. Ubieraj mnie na już pojechali z góry. Ja będę na akcję. Dlaczego się tak ubieram? Bo do każdej akcji jedziemy tak samo. Co do wypadku, jesteście w takim wieku, że mam nadzieję, że jak będziecie już krowy jasne, to nie musisz. Mam nadzieję, że jak będziecie mieli prawo jazdy, że nie będziemy musieli was wyciągnąć. Ale Poczekaj, zacznij sobie. Dobra, to jest nasz ubiór, gdzie bierzemy do akcji, czy to jest pożar trawy, zadymienie, czy akcja związana z czadem, zawsze będziemy tak samo ubrani. Teraz jak się dobierze, za chwileczkę jeszcze bardziej. Wracamy do tematu czadu. Co to jest czad? To jest najważniejsze pytanie. Mamy mało czasu, żeby zadać to czadu, panie tutaj, żeby nie przeciągać. Czad? Tlenek węgla, nie mylić z CO2, to jest CO. Czad powstaje w momencie, kiedy jest jakiś płomień, czy to jest w kuchence gazowej, w jakimś podgrzewaczu, ogrzewaczu w domu. My tutaj na Woli w blokach nie spotkałem nigdy, żeby były podgrzewacze do wody na gaz. Na pewno gdzieś tam, jak macie gdzieś rodziny poza w starych kamienicach, są takie urządzenia. I to węgla powstaje w momencie, kiedy nie dostarczamy świeżego powietrza. Tak, jest za mało. Zawsze się pasuje. Jak nie, to będziemy się rozmiar dziecięce. W momencie, kiedy nie dostarczamy świeżego powietrza. Brzmi to banalnie, ale tak jest zimą, że zamykamy okna szczelnie, tak? Zamykacie wszyscy. Okna te tego nie mają, ale nowe okna mają góry takie krateczki. Tak? To specjalnie do wentylowania. W domach nie jest pomoda. Bo już nie powiedzieć komuś w szkole, bo te kratki, ludzie też w domach nieraz zatykają kratkami. Tu są brudne, tak? Czyli jak jest brud, trzeba to powiedzieć mniejszy, więc faktycznie coś się tu paliło. Byłoby tak okna pozamykane, to byście się patroli. Więc co musimy robić? Czyli wiem, że czad to jest tlenek węgla. Nie powiedziałem, dlaczego on jest niebezpieczny. Czad, ten tlenek węgla jest troszeczkę lżejszy od powietrza, czyli się unosi u góry. Co nie po prostu tak jest nieraz, widzicie, że przy pożarach, a was uczyli, że na czworaka się nie trzeba wyjść, nie? Jest dym, dlatego że wszystko co zrobicie do góry, nie? Więc wy idziecie na czworaka. Ale dobra, mamy ten tlenek węgla, który jest lżejszy od powietrza. Co powoduje, że on jest lepiej i szybciej wchłaniany przez nasz organizm, tak? Gdzieś około wchłaniamy oczywiście go ustami, nosem, jak oddychamy. Tlenek węgla gdzieś około 200 razy szybciej łączy się z krwią niż tlen. Jeżeli się połączy już z krwią, to krew tam nie dostanie się, czyli umrzemy, tak? No bo organizm bez tlenu umiera. Więc śmierć nastąpi gdzieś po 5 minutach. Jedziemy. Teraz tak. Co musimy robić, żeby tego nie dopuścić?
Czyli wietrzymy, musimy wietrzyć w domu, domu przede wszystkim. Jeszcze tego nie powiedziałem, dlaczego wam to mówimy, tak? Was to nie dotyczy, tak sobie myślicie, na chuj mi to, skoro mi to nie dotyczy ten problem, nie? Taka jest prawda, nie? Świetnie, ale macie dziadków, macie rodziców, którzy takie błędy popełniają. Jeżeli są dziadkowie, to pewnie się spotkaliście, że dziadkowie zatykają nawet czasami naleśnikami okna, żeby coś tam się nie działo, prawda? Odcinają świeże powietrze, palą jakimiś starymi kuchenkami, tak? Nie robią przeglądy, wątpię, że ktokolwiek był kiedykolwiek na przeglądzie u waszych dziadków z kuchenką. Trzeba też powstać w momencie, kiedy palniki są troszeczkę stare, zarzewiały, te powietrze tam nie do końca jest ten przepływ, no wytwarza się, tak? Ile w Polsce ja ludzi na samych czy samych piecykach, które się ogrzewa, to tylko 100 osób rocznie. Dlatego, aha, wracam do starza, bo to jest najważniejsze. Mamy naszego strażaka. Słyszeliście kiedyś, jak wygląda syrena na woli? Tak. O, no, puszczę jeszcze raz, bo to skończy dźwięk. Ja tu już byłem. Syrenę mamy przy remizie. Przepuszczę, żebyście wiedzieli, w sumie mamy się zastanowić, po co są te prelekcje, nie? Po co o tym szaliście mówi, skoro ktoś się musiał ratować. A właśnie problem jest taki, że on zabija do 5 minut. To jest dużo czy krótko, to pokazuje po czasie, jakie my jesteśmy w stanie was wyratować. To jest tak, że ktoś bo to objawy czadu są, że głowy, nudności, osłabienie, w końcu człowiek poddaje się, kładzie się, idzie spać, tak? To jest taki sen, taka ciekawa śmierć bez niczego, nie? Bo czaru nie wyczujemy, nie zobaczymy gołym okiem. Więc nawet jak się w domu coś się stanie, będzie zaczadzenie, to ktoś was zobaczy, sąsiadka, zadzwoni po straż pożarną, tak? Od razu, powiedzmy, ktoś powinien widzieć, że pada, zadzwonicie po straż pożarną, gościu, który tam podbierze, przyjmie ze zgłoszenie, wie, że coś poważnego działa natychmiastowo, do nas jako do strażaków wysyła 12:10 coś takiego, tak? Zobaczymy na filmie, bo tego jest od początku czasu. Mamy taki terminal, gdzie wszystkie zgłoszenia są, przychodzą. Jak słyszeliście, bardzo fajnie, jak nie, abyście tego słyszeli najmniej. W tym roku to słyszeliśmy jakieś 80 razy, tak? To dużo, bardzo dużo takich wyjazdów naszych. Syrena wyje nam na wsi, jeżeli jest wolna pogoda, to i na blokach, na W2 słychać. Tak, czyli jest syrena, zawoła syrena. Od momentu zabycia gdzieś my jako strażacy, bo mieszkamy na całej Woli, w różnych punktach, odległościach, gdzieś do 2 minut dojeżdżamy do remizy, tak? Wsiadamy samochód, 120, utrata prawojazd, jesteśmy w remizie. Tak, to mamy 2 minuty. Gdzieś pod... po sobie mam puszczę tutaj filmik kolejny. Bez dźwięku. To jest akurat film z kontroli bojowej, bo się zobaczyć, jak działa nasze działanie, wyglądają, bo co się dzieje, jak wyje syrena. Więc tak, czyli tak, z wyje syrena do 2 minut dojeżdżamy. Po dwóch kolejnych minutach, jak my wyjeżdżamy, to jest 4 minuty, tak? Gdzieś powiedzmy, to jest z bloku, to musimy dojechać. 2 minuty, 3 minuty to trwa, bo jakiś debil na drodze nie chce nam ustąpić, tak? Jak widzicie, że jedziemy na sygnale, wyjemy, świecimy, to nie dlatego, że jedziemy po piwo, tylko komuś coś potrzebuje już jakiejś pomocy, nie? Więc dojeżdżamy po 3 minutach, to jest 7 minut. Powiedzmy, że to się dzieje tak już na trzecim, to 2/4 piętro, tak? Czwarte? Dobra. Czwarte piętro, musimy tu wylecieć w takim aparacie, za chwilę sobie bierzemy, to zajmuje kolejne, powiedzmy, 3 minutki. To jest 10 minut. 10 minut, dziękuję bardzo, nie żyjecie, nie? Nie zdążymy, dlatego ten czas jest niebezpieczny. Jak my, jako strażacy, co robimy? Ubieram się taki strój zawsze, to też widać na filmie. Ubieram specjalne aparaty. Wiecie, jakie są aparaty? Nie tlenowe. Czy to tyle, nie będzie w stanie odbiegać rady? Ponieważ do tego aparatu jest maska. Maska jest w 100% szczelna. Ona przypuszcza, że przyłożenie do twarzy nic nie przepuszcza. Więc czystą terenem mi dali, byśmy radę oddychać. To jest powietrze. Tylko napite, to jest czysta atmosfera. Przy pracy, intensywnej pracy strażaka, powietrza starczy na 15 minut. Przy dobrej kondycji, ktoś ma dobrą kondycję, biega, ćwiczy, 20 minut. Przy normalnej pracy, około 20-30 minut, tyle starczy nam. Ja nie musimy w tym pracować. Dawaj kolego. Powietrza. Powietrze.
Albo 15 kilo waży. Lecie nie przeważyło do tego. Spoko. Stada nas przodem, teraz musi leżeć. Jak będzie poskakiwał, to zaciągnij. Właśnie mówię. Przy podskoku zaciągnij to. Jeszcze. Jeszcze. Zaskoczyć. Ale świeci ci? No. Dobra, powiedz. Tu masz prawo pas do góry. Lekko, lekki jest. Co to z tyłu? No. No. Cieszę się bardzo, masz kondycję. Dlatego my musimy w sumie taki wysiłek musimy zrobić, żeby was ratować, żeby tak nie było. Tak wspomniałem, mam nadzieję, że jak będziecie mieć prawo jazdy, że nie będę musiał jechać i was wycinać z braków, tak? Nie chciałbym tego. Po co? Po co z roboty? Maska. Nie podłączę się tego nie musi, ale to zobaczcie, jak to jest. Umieścę ją jakoś tak, złap, żeby unieść to do głowy. Teraz pozaciągaj. Pozaciągaj paski, nie masz takie paski. Zaciągnij je. Tak. Pociągnij, ale ciągnij w tamtą stronę. O właśnie, teraz te. Świetnie, jeszcze jeden na głowie masz. Tutaj uważaj na włosy. Tak, pociągnij. Szczerze masz, nie będę ci przytykał. Jak ci się pracuje? Oddycha? Ciekawie? Teraz taki na siebie. Na końcu bieramy hełm, tak? To jest nasz ubiór do każdego działania. Rozumiem ci, bo nie chcę żadnego brać. Ja bym się podłączył aparat, oddychałbyś tak samo jak normalnie. Ale ci tego nie zrobię. Gdzie nie oddycha? Jeszcze się nie umrzesz. A jeszcze ze się umrzesz. Tak spokojnie. Teraz bardzo fajnie, jakbyś coś by się działo, to pociągnij maskę do góry, ona się zjedzie. Lubię sobie hełm. Tam sobie jeszcze nasze działania, prawie mieliśmy powodowany wypadek, żeby się zobaczyć, jak to wygląda. Wszystko było robione było naprawdę, tak robimy przy każdej reakcji, to była kontrola nasza ocena, sprawdzali, czy naprawdę się jako zdarza cena do reakcji. Kontrola przez, zapnij sobie. Podwinę się. Długo to trwało, nie? Normalnie się wybieramy szybciutko, nie? Tam 10-20 sekund, pyk, jesteśmy ukrani. O, pracuj, powodz sobie. Teraz tak, bo dlaczego go ubraliśmy to? Tak, nie znam tego dobrze. Ta pokrywa złota to jest termiczna, tak? Jak jest ciepło bardzo, to zamykałem to, bo na zmianie parzy w oczy, tak? Nie jestem w stanie popatrzeć, nie jestem w stanie pracować przy pożarze. Dobra, dlaczego go ubraliśmy to? Bo dochodzimy do etapu najważniejszego dramy, bo wiecie praktycznie, jak uchronić waszą rodzinę, żeby się nie zabiła, nie? Nie chcecie tego, nie? No i właśnie, chcecie, to specjalnie będziecie przytykać kartki. Ale nie róbcie tego. Jeżeli już ktoś tak zrobi, jeżeli wejdziecie do mieszkania, jeżeli już wejdziecie do mieszkania i widzicie, że ktoś leży, to co musicie zrobić? W pierwszej kolejności otwórzcie okna. Otwiera się okna, tą osobę, która leży, wyciągacie na zewnątrz. Jeżeli ktoś na zewnątrz, rozpinacie pasek, rozumiecie, jeżeli ktoś ma coś obcisłego, rozepnijcie to. Jeżeli to jest zima, nie ściągajcie tego, bo no, się było chłodzie, tak? My jako strażacy właśnie specjalnie to mamy ubrane, ta maska jest cholernie szczelna. Dlatego się udusił chłopak, bo nie da rady oddychać. Więc my musimy coś takiego dłożyć. Nas to kosztuje taki z ubiorem, że wszystkim będzie 12 minut dotarcia do waszego mieszkania, gdzie wy praktycznie leżycie, więc... A czat zabija w ciągu 5 minut. Czyli nie macie szans. Dlatego sprawa tego ciała jest na tyle ważna. W większości przypadków to jest nie do uratowania człowieka, tak? W tej sytuacji wybierzemy worek czarny, worka i idziecie sprawdzić, gdzie to chłodni, nie? Będzie wam się wygodną. Jak ci pracuje ty? Tak jest. Gdybyście tu chcę pompkę, obrój wiecie. No, jak jest z tym gamem, to wiecie tak na pewno nic. A, dlaczego to dziecko? Pompki? Wrócę coś. Dawaj, przysiady sobie. Przysiady. My tu musimy pracować. Wróć przysiady. O, ja się wstydzi przed kolegami. Czyli czat powstaje w momencie, kiedy nie ma świeżego powietrza, jak coś się pali. Czyli na przykład jak gotuje wasza mama, babcia w domu obiad, na palnikach 3-4 i domy, tak z dużej impreza, przyjdźcie, nic nie mówcie, obróćcie okna troszeczkę. Nie jest to powietrze. Ona nie musi będzie krzyczała, zimno jest, kurwa, co ty robi, żyje i tak te sprawy, ale ratuje ci życie. Jak są piatki, nie pozwólcie, żeby właśnie ludzie zatykali, nie? To jest karski zatkany, okej, okay. Nie ściągajcie to. Jak są brudne, poproście, żeby ktoś je umrył. To jest ważne.
Jeżeli będziecie wiedzieć, że jesteście w domu, ktoś jest starszy na trudności, bo jest senny, musicie też niego nie do końca coś kontaktuje, to wiecie, że to jest pierwszy objaw zatrucia. Więc zaprowadźcie go na zewnątrz, puśćcie okna, niech się przewietrzy. Zawsze też możecie zadzwonić po pomoc. Wiecie, jak numer dzwonimy? Jak numer dzwonicie po pomoc? 112. Tak, u nas na Śląsku Katowice to odbierają. Panie, tu tłumaczycie, pamiętajcie, jak się dzwoni, nie tłumaczcie, jak się nazywacie Zosia i prosicie o zakupy, bo to nikogo nie interesuje, tylko krótko na temat. Dom pod tym adresem, coś się stało, czyli mój wypadek, mam objawy zatrucia, potrzebuję pomocy, tak? To są ważne, krótkie informacje, nikogo nie interesuje, jak macie kolor włosów, oczy, coś jesteście ubrani, to nie ma znaczenia przed tym. Jeżeli są potrzebne informacje, to ta osoba, która bierze telefon, wam o to spyta. Czy mam to wracanie, powiedziałem, mniejsza strona, że mam jakieś czujniki. Dowódca u nas zawsze tą szpilę sobie bierze na akcję. Jeżeli jest wysoki poziom CO, to wyjdzie. No tego nie jestem w stanie włączyć, no bo tutaj nie ma czatu, prawda? Czyli wiecie, co to jest czat? Wiecie, jak to staje? Tak? Wiecie? Wiecie, jak osoba ratować te osoby? Wiecie? Co jest jeszcze ważne? Technika idzie bardzo do przodu. Czujki dostępne w sklepach. Ostatnio w Netto, nawet czujka się po 40 zł, są czujki. Naprawdę 40 zł wydajemy. Taka czujka na baterii gdzieś pociągnie pół roku. Warto je zamontować. Montujemy zawsze takie czujki w miejscach przejściowych pomiędzy miejscem, gdzie coś się pali, a miejscem, gdzie przebywa rodzina. Czy to śpi, najwięcej, bo tamtą tutaj ludzi na korytarzu. U góry. Korytarz jest jak to najwyższe od powietrza. Nie widzimy go okiem, nie czujemy go nosem, więc tylko czujka nas ratuje. Macie jakieś pytania? Do nas kolega, jak się kolega czuje? A no i bardzo proszę, że weźcie sobie do serca, pilnujcie tego czadu, żeby nie musiał się tak ubierać. Tak kurwa się tak ubiorę, gdy leciał na trzecie piętro, to mam mikroskopię. Naprawdę, bo to gwarantuje, że ja sobie miałem na pracach jak szłam posłodać.